Siemano wszystkim w kolejnym odcinku. Dziś niedziela. Przejdziemy sobie po ranczu, zobaczymy co słychać. Teraz odcinki pojawiają się trochę rzadziej, bo niestety nie ma czasu, ale postaram się już teraz, żeby było regularnie co dwa dni. Zobaczymy jak nam to wyjdzie. No i co? Jesteśmy przy kurach. Jak na razie pogoda dziś elegancka. Kury łażą. Dostałem już trawy. Z rana wysypałem im z kosza, z kosiarki. Następną porcję już przegrzebały, co lepsze. Teraz może przyjdą tu bliżej, jak na skubie trawy. Pokażemy wam. Może przylezą. Widzicie, trawa już elegancko rośnie, ruszyła. No. Kogut pilnuje wszystkich kur, całego haremu, że tak to ujmę. Więc elegancko. No i codziennie dostaję po całym koszu trawy. No i starcza im to na dzień. No i teraz trzeba wodę uzupełniać z 3 razy dziennie. Już ciepło się zrobiło, chce się im pić, więc nie ma co żałować wody. No, do jedzenia dostają mieszankę, no i pszenicę, nic się tam nie zmieniło. No i do tego trawa, jakieś tam resztki z obiadów i warzywa. No, więc tak to wygląda. Dobra, to teraz przejdę od razu z wami do owiec, tu przez lasek. Zobaczycie, jak już się zieleni fajnie. Też wezmę owcom wody, doleję, bo rano dostały. Już pewnie wypiły, więc teraz jeszcze doleję z konewki, bo tamtą baniak zostawiłem w polu. No, tak to mniej więcej tu wygląda. Wszystko się ładnie zazielenia. I elegancko, tu już widać nawet dróżkę udeptaną. Się chodzi do owiec, to się udeptało. No, tu wykosiłem ten plac, co w tamtym roku trochę te osiana tu zrobiłem. A teraz jest tu wykoszone, bo tu będzie składane drewno na zimę. No, widzicie, elegancko wszystko. Zieleni się. Jedna budka dla ptaków. I dwie powiesiłem jeszcze. Jedna jest tam. Nie wiem, czy ją widać. Widać taki biały daszek. I druga jest tu zaraz przy polu. Więc zaraz wam też pokażę. Już tam jakieś ptaki próbują sobie włazić. Coś tam próbują lepić gniazda. O, tu jest następna budka. No. Wykosiłem sobie też wczoraj wokół działki wszystko elegancko. Tutaj wykosiłem też plac pod grilla, pod ognisko. Dzisiaj akurat grill będzie, więc elegancko wykoszone. Tu na łąkach trawa idzie też fajnie, więc nie ma co narzekać. Teraz pójdziemy do owieczek. Do owiecek. Aha, bo tu jest otwarte. Dobra, to tu muszę zamknąć, bo ostatnie dni to owce przymykałem na tamtym pastwisku, bo chcę, żeby mi tam wygryzły do końca trawę i później tą trawę wykoszę. Te kwiatki, resztę co zostanie. No, budka elegancka. Mają cały czas dostęp do niej na wieczór, bo ostatnio, jak mówię, to siedziały na tamtym przymknięte, a tak to mają tu dostęp do tej wiatki. Też mam problem teraz z młodymi owieczkami, bo o, zobaczcie, to wszystko muszę codziennie na wieczór czyścić, no bo sobie upodobały te korytka, no i leżą tu młode i się wydalają, więc z tym jest trochę problem. Tak samo tu, a tu baran pilnuje, on sobie tu wchodzi, więc u niego czysto, więc tu ich nie dopuszcza, żeby
ładowałem mu do korytka. No. Tutaj wykosiłem trochę tych kwiatków fioletowych, bo to była masakra z tym. Było tak samo fioletowo jak tam. Na was pójdę, wam pokażę. Nie wiem skąd się to tu wzięło. Te kwiatki wcześniej były no pojedyncze. W wcześniejszych latach. A w tym roku to normalnie wysyp tych kwiatków. Dobra, wymienimy im tą wodę. Będzie naleciało tu brudu. Więc to im wylejemy. A nalejemy im świeżyzny. No. Jeszcze na wieczór im przyniosę w baniaku większą ilość wody, bo już dostaną tam do środka. A tu na razie im to wystarczy, bo jeszcze tam mają dostęp. Dzisiaj to tam też jest woda. Więc to na razie im wystarczy. No. Więc elegancko. Pełne. Pełne, bo nie pełne. No, rozwaliła mi się bela ostatnio i tak wybieram po trochę, żeby już miejsce robić na sianokosy, żeby tu poskładać. No i co? Widzicie, pastwisko zielone. Przebierają sobie trawę. Widzicie, takie place powygryzane, gdzie lepsza trawa. To na razie sobie to wybierają, a później już będą wybierać resztę. Jedynie te fioletowe kwiatki, o jak widzicie tu, tego to było pełno też na tamtej stronie, tylko że to wykosiłem. Tu im sypię siana, tak po trochę, codziennie kubkę, żeby miały też dostęp do siana, żeby poprzebierały sobie trochę, więc to też mają. No, zrobiłem sobie porządek przy malinach, widzicie, glebogryzarką zjeździłem, wyrównałem pomiędzy rzędami, dosadziłem też kilka malin. Wszystko elegancko się rusza do życia. Tutaj, jak widzicie, ten kawałek, co w tamtym roku stała jeszcze ten foliak, co stał, to tutaj już jest zryte. Tu pójdą brukwie, korpiele. Ta u mnie się mówi na to korpiele. Tu trzy rządki cebuli. Cebula już ładnie rośnie, a tu właśnie te zielone paski to brukiew i korpiele sobie rosną. Później się to popikuje tu i na tym kawałku też tu. O. Dalej idąc, tu mamy dwa rządki marchwi. Tam pomiędzy drzewkami, tym środkowym, a tym jest rządek szczypiorku. No i tu na całym kawałku są dynie i cukinie. No, tu na środek jeszcze dałem trochę tej folii agrowłókniny. Tyle miałem jeszcze z tamtego roku, to tak rzuciłem mniej więcej na środek, żeby sobie to leżało. Jak ma leżeć w piwnicy, to niech leży sobie na polu, nie? No, trawa elegancko rusza, więc fajnie. No i dobra, przejdźmy do owiec. Widzicie, łażą, pasą się elegancko. Już praktycznie wszystkie wyleniły się, rzuciły sierść, jeszcze tu benia i baran. Baranowi to ciężko coś schodzi, ta sierść. Czeszę go tak dwa razy w tygodniu i po trochę mu to schodzi, ale ciężko u niego coś z tym, żeby to zeszło. No, ale tęgi się zrobił, widzicie? Grubiutki, ładny, więc fajnie. Dobry rozpłodnik. Czekajcie. O, widzicie, wszystko mu schodzi. No i co? Młodzież rośnie jak na drożdżach. I tu jeszcze trzy matki dorosłe, łaciata i dwie te brązowo-czarne. No i tu jeszcze benia. Benia to teraz taka, jak po wojnie wygląda. Nie wyleniła się jeszcze do końca. No, tu zabezpieczyłem jeszcze dodatkowo siatką to drzewko. Już pędy górne idą, bo tu w tamtym roku mi obgryzły. Więc teraz trzeba to pilnować, żeby mi tej czereśni nie obdziabały. Bo szkoda. No, widzicie, już się próbowała dostać tam, ale siatka ją zatrzymuje. No, jutro też będę jeszcze musiał tutaj za siatką powykaszać te pokrzywy. Tarczę na kosiarkę założę i żeby to miało ręce i nogi.
Ostatnio też sobie dziurę zrobiły cwane bestie i przelazły mi tutaj w tą stronę. Dobrze, że mi tam drzewek nie obgryzły i malin. France jedna. Dobra, to na dziś wszystko w odcinku. Jeżeli się filmik spodobał, zostawcie łapeczkę, komentarz, subskrypcję. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Niech się darzy, trzymajcie się. Cześć.